Witajcie, kochani. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, przeczytać pewien werset, który dla mnie jest osobiście bardzo ważny. Jest takim drogowskazem, jednym z wielu prowadzącym lub wskazującym nam właściwą drogę do Pana Boga. W jaki sposób powinniśmy iść, czy też postępować, czy się zachowywać, aby odnaleźć prawdziwego Boga. Prawda? Co to znaczy odnaleźć prawdziwego Boga? Kochani, wszystko, co jest związane z szukaniem Pana Boga, z odnalezieniem Go, jest związane z naszym dążeniem do tego, abyśmy zostali zbawieni. Prawda? Jeżeli człowiek zostaje zbawiony, jeżeli następuje w nim odnowa ducha, to wtedy odnajduje Boga. Bo wtedy zaczyna wiedzieć, że Pan Bóg jest. On już nie tyle wierzy, tylko on zaczyna wiedzieć, bo od tej chwili zaczyna czuć, prawda? Bo jest w nim Duch Boży, więc według Ducha jest Synem Boga, prawda? No i wtedy oczywiście poznaje cały czas swojego Ojca, ale to już ma takie pragnienie naturalne w sobie, w sercu. Natomiast początki naszej przygody, że tak to określę, z wiarą, z poszukiwaniem Pana Boga, no, są ściśle związane z pewnymi rzeczami, które my w życiu robimy lub nie robimy. Prawda? Może być człowiek religijny, który nie poszukuje Pana Boga. A może być człowiek religijny, który chce odnaleźć prawdziwego Boga, ale jest religijny właśnie dlatego, że został oszukany i myśli, że w ten sposób Pana Boga znajdzie. Prawda? Że na przykład będzie codziennie klepać 10 albo 50 zdrowasiek. Ale on chce Pana Boga odnaleźć. I to jest ważne, co on ma w sercu. To jest w tym momencie nieistotne, że on robi głupie rzeczy, które na nic nikomu się nie przydadzą, a na pewno nie Panu Bogu, prawda? Ani jemu samemu, bo klepanie zdrowasiek ani to nie ma żadnego celu, ani niczemu nie służy. Ale on to robi w poszukiwaniu Pana Boga, bo myśli, że jego Bóg tak sobie życzy. Chociaż ten człowiek został po prostu oszukany. Ale co widzi Pan Bóg? Pan Bóg widzi, no, że ten człowiek robi głupie rzeczy, ale ze względu na to, że poszukuje go. Prawda? Czyli to już takie głupie nie jest. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, co teraz powiedziałem. Taki paradoks może być. Można to tak, być może pod to podciągnąć, pod takie zjawisko paradoksu, prawda? Że właśnie, no, robiąc głupie rzeczy, nie robimy głupich rzeczy. Nie? Koniec końców dla mnie człowieka, który wie, czym jest modlitwa, no są to głupie rzeczy. Dla człowieka, który jeszcze nie wie, nie są głupie, prawda? Wszystko zależy od też troszkę naszej wiedzy, ale bardzo dużo zależy od tego, co mamy w sercu. Do tego dążę. No nie? I moi drodzy, w tym poszukiwaniu Pan Bóg zwraca właśnie uwagę na to, kto w jaki sposób go szuka i czy on go szuka swoim sercem. Prawda? Jest taki fajny werset biblijny, który nam wskazuje, kiedy Pan Bóg daje nam się odnaleźć.
Niesamowite, prawda? Już wam pokazuję ten werset. Jest to, kochani, Księga Jeremiasza, 29 rozdział, werset 13. I takiego mema tutaj znalazłem. Ładnie to oprawione jest, jak widzicie. I czytamy: szukając mnie, znajdziecie, gdy będziecie mnie szukać całym waszym sercem. A tu jeszcze otworzymy sobie UBG, bo tam nie wiem, z jakiego to przekładu było. Natomiast w UBG mamy tak: będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. Zobaczcie. Pan Bóg mówi, że tutaj w 14 możemy nawet trochę dalej przeczytać. I dam wam się znaleźć, mówi Pan, i odwrócę waszą niewolę i zgromadzę was ze wszystkich narodów, ze wszystkich miejsc, do których was wygnałem, mówi Pan, i przyprowadzę was na to miejsce, z którego was uprowadziłem. Będzie zbieranie ludu, tak jak Pan Bóg mówi, tak jak was rozproszyłem, tak was zgromadzę, prawda? Nie z kościele was, tylko was zgromadzę, to tak na marginesie. Tutaj o tym mamy, prawda? Że czytamy: i zgromadzę was ze wszystkich narodów, i tak dalej, i tak dalej. Także nie będzie kościelenia, nie? Ludu, tylko będzie zgromadzanie ludu Bożego. No, ale to tak tylko naprawdę na marginesie. I moi drodzy, tu w 13, jak widzimy, bo tego wersetu chciałbym się trzymać, jeszcze raz go przeczytam. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. I tu, kochani, ten warunek jest bardzo ważny i te słowa są bardzo ważne, że gdy będziecie szukać czym? Całym swym sercem. Prawda? Czyli my mamy też szukać. My nie mamy stanąć i czekać sobie. I moi drodzy, taką chyba każdy z was, jak byliście małymi dziećmi, bawił się w taką grę, taką zabawę, bo ja bardzo się w to lubiłem bawić. Byliśmy mali. Nazywa się ta zabawa chowanego. Bawiliśmy się w chowanego. No nie? I na czym to polega? No, że grupka dzieci się rozbiega i chowają się, prawda? I tam jeden stoi, jeden liczy tam do iluś tam, no nie? Zaczyna ich szukać, no i szuka, prawda? Ale na czym polega to szukanie? Szukanie nie polega na to, że on stoi w miejscu przy zaklepywance, jak to się mówiło, tylko musi wyruszyć, prawda? On wyrusza i na przykład my często, co było głupie teraz z punktu mojego widzenia dorosłego, chowaliśmy się po piwnicach. Mieszkałem w dużym mieście. Tam niebezpiecznie było. Kiedyś pewna dziewczynka, no, została tam przez zboczeńca zaatakowana właśnie podczas takich zabaw. On to wykorzystał, zauważył być może i było nieprzyjemnie. No ale chowaliśmy się po tych piwnicach. W tych piwnicach było ciemno. Tam były różne wnęki. To było takie stare budownictwo, familoki, jak to się mówi na Śląsku. Stare poniemieckie budownictwo. Te piwnice tam straszne były. Dużo wnęk było. W każdym razie było dużo miejsc, w których szło się schować. No i ten szukający miał problem, nie? Musiał wejść do takiej piwnicy. No i często, gęsto musiał po prostu kogoś namacać, że tak to brzydko określę, ale musiał go po prostu wyczuć rękami, czy ten człowiek, czy ten kolega, koleżanka tam jest, bo nie było po prostu nic widać. Nie? No i takie głupie rzeczy robiliśmy, jak byliśmy mali. Natomiast tym przykładem pokazuję wam, że tutaj tak samo, my szukając Pana Boga, to nie jest tak, że my idziemy sobie na jakieś nabożeństwo do kościoła, siadamy sobie wygodnie i w nosie mamy, co mówi pastor, w nosie mamy, co mówi pan ksiądz,
i w nosie mamy to, co mówi tamten człowiek gdzieś na mównicy, prawda? Bo my przyszliśmy odbębnić swoje, zaklepać się przy zaklepywance i tyle, nie? Bo najlepiej to jakby długo to wszystko nie trwało, bo w domu czeka tłusty łobiot, nie? Tłusty rosół z kury i drugie danie, nie? Jeszcze lepsze. No i nam się śpieszy, nie? Także kochani, tak nie wygląda szukanie Pana Boga. My szukając Pana Boga, nieważne jest, w jakich my miejscach go szukamy. Czy to jest Kościół katolicki, czy to jest jakiś tam, nie wiem jak to tam są określenia tych odłamów chrześcijaństwa, ale jakiś powiedzmy ewangeliczny, albo czy to jest tam zgromadzenie lub zebranie świadków Jehowy. To jest, kochani, akurat nieistotne. Ważne jest to, co jest w waszych sercach. Bo jeżeli w tych miejscach jesteście ze względu na to, bo tak wam wygodnie, to jak wy chcecie odnaleźć Pana Boga? To wy szukacie wygody dla siebie. Natomiast są ludzie, którzy znajdują się w różnych miejscach, w różnych religiach, w różnych ugrupowaniach, w różnych organizacjach ze względu na to, że pragną szukać Pana Boga, czy On tam jest. Bo ludzie nienarodzeni na nowo, ludzie niezbawieni, tak naprawdę nieznający Słowa Bożego, nie wiedzą, gdzie szukać Pana Boga. Później dopiero dowiadują się, że te miejsca, w których byli, to były tylko miejsca poszukiwania i nic więcej, bo później, gdyby przyszło im do głowy tam pozostać, to kiedy odnajdą Pana Boga, to Pan Bóg ich stamtąd powyciąga. Zresztą sami nabędą wiedzy biblijnej, prowadzeni Duchem Świętym, i tenże Duch Święty wskaże im miejsce, gdzie jest Pan Bóg, a Pan Bóg jest, kochani, w niebie. I to jest proste. Prawda? I o tym mówi Słowo Boże. I tu nie trzeba żadnych teologów wielkich do tego, aby takiej wiedzy nabyć. Wystarczy mieć Słowo Boże i przeczytać to. Ale jak wiemy, nie wszyscy czytając proste słowa rozumieją je i przyjmują je. Dopiero gdy jesteśmy prowadzeni Duchem Świętym, dopiero wtedy poznajemy prawdziwe znaczenie Słowa Bożego. Tylko wtedy. Prawda? Tak jest też napisane, że, moi drodzy, słowa, które są w Piśmie Świętym, zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego i tylko ten Duch Święty może prawidłowo przedstawić wam tą wersję, którą właśnie on w tym duchu napisał, prawda? Kazał napisać, kazał przekazać. Bo są różne zdania, które my możemy rozumieć na różne sposoby, a Pismo Święte jest takim fenomenem, że ludzie rozumieją je na, nie wiem, czy nie przesadzę, ale co najmniej grube tysiące swoich wersji mają. No i także w takich duchach różnych tę prawdę biblijną wykrzywiają. A idzie to powykrzywiać, jak sami wiecie, na różne modele. I różne rzeczy ze Słowa Bożego można rozumieć w różnych, na różne sposoby. O, może tak. I moi drodzy, wracając do tematu głównego, my, kierując się tym, co tutaj macie na waszych ekranach, tym wersetem, chcąc odnaleźć Pana Boga, wy musicie Go szukać. I to jest napisane całym swym sercem, nie kawałkiem. Bo Pan Bóg mówi, że znajdziecie mnie, ja się dam wam odnaleźć, ale wy musicie mnie szukać, wzywać, prawda? Badać.
Wy musicie mieć pragnienie, przede wszystkim musi być pragnienie, prawda, w sercu, ponieważ no, my jesteśmy różni. Jeden jest bardziej obrotny, drugi jest mniej obrotny. Jeden przeczyta i zrozumie więcej ze Słowa Bożego, prawda, w jeden dzień, a drugi potrzebuje na to tygodnia, nie? I moi drodzy, ważne jest nie to, jaki ty jesteś bystry, bystrzak, nie? W swoich w dodatku oczach, tylko ważne jest to, jakie ty masz pragnienie w swoim sercu. Czy ty pragniesz poznać prawdziwego Boga? Zobaczcie, moi drodzy, ilu jest wokół was ludzi, którzy podają się za ludzi wierzących, którzy są bardzo religijni, a którzy są zwyczajnie niezbawieni. Zobaczcie, ile takich ludzi jest, którzy cały czas żyją w kłamstwie, pod płaszczem kłamstwa, z których ta zasłona nie została zdjęta. Zobaczcie, ilu jest tych ludzi. I teraz zachodzi pytanie. Prawda? Można by się pokusić o takie pytanie. Dlaczego ci ludzie, którzy są tacy gorliwi, prawda? Którzy na przykład wśród świadków Jehowy spędzają dziesiątki godzin miesięcznie w służbie polowej i chodzą od domu do domu, głosząc tam te rzeczy, które głoszą, prawda? No są gorliwi dla Pana Boga, wydawałoby się, prawda? Dlaczego, powstaje pytanie, dlaczego ci ludzie wciąż są pod płaszczem kłamstwa? Dlaczego Pan Bóg ich stamtąd nie wyciąga? Dlaczego ci ludzie nie widzą prawdy biblijnej? Dlaczego, kochani? Ilu ludzi umiera, nigdy nie wychodząc z takich miejsc, pozostając tam w kłamstwie, pozostając w przekonaniu, że robią dobrze, a robią rzeczy w sprzeczności z tym, co mówi Słowo Boże. Wierzą w Boga, który nie jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wierzą w jakiegoś Boga przedstawionego im przez jakąś organizację, czy jakichś ludzi, jakieś autorytety. I nigdy nie natrafiają na prawdziwego Boga. Nigdy nie dostąpili za swojego życia takiej możliwości. Dlaczego tak się dzieje? Ano, moi drodzy, odpowiedź jest prosta. Wydawałoby się, że jest prosta. Tak na moje myślenie, po prostu. Nie szukali całym swym sercem. Lub nie szukali szczerze. Lub po prostu zwyczajnie byli tylko i wyłącznie religijni. Prawda? Chcieliby żyć wiecznie, ale na swoich zasadach. A tak się nie da. My musimy się liczyć z tym, że szukając prawdziwego Boga, to jeżeli On się nam da odnaleźć, to nie będzie jakiegoś dziwnego przymierza nowego między mną osobiście a Panem Bogiem, że no fajnie, dziękuję Ci, Panie Boże, za zbawienie, ale to, czy to chciałbym zabrać ze sobą, nie? Chciałbym sobie nadal przeklinać, chciałbym sobie nadal kłamać, chciałbym sobie żonę zdradzać, bo bardzo to lubię, nie? No to tak to nie jest. Więc jeżeli chcesz odnaleźć prawdziwego Boga, tego ze Słowa Bożego, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, to musisz się z tym liczyć, że odnajdziesz Boga nie tylko miłosiernego, ale przede wszystkim sprawiedliwego. A Bóg sprawiedliwy, kochani, jest to taki Bóg, któremu nie wszystko musi się podobać.
który wynagradza, ale który także karze, który mówi, co jest dobre, i tu nie ma miejsca na polemikę z Bogiem. Tu nie ma miejsca na demokrację, tu nie ma miejsca na tolerancję. To są diaboliczne zjawiska. Pan Bóg daje wybór, oczywiście, wszystko zależy od nas. Pan Bóg mówi, że kładę przed Tobą życie i śmierć. Wybór należy do Ciebie. I teraz jeszcze podpowiada, wybierz życie, abyś mógł żyć, prawda? To już taka, ja tak sam od siebie, ale ja to tak, jak przeczytałem te słowa, nie pamiętam, gdzie jest ten werset, ale odnajdźcie sobie, to jest Stary Testament. Po tych słowach, które Wam powiedziałem, zapewne łatwo odnajdziecie. Pan Bóg powiedział, wybierz życie, abyś mógł żyć. Kładę przed Tobą, prawda, życie i śmierć. Są dwie drogi, do śmierci i do życia. I jeszcze tutaj Pan Bóg daje podpowiedź. No kochani, kto tak robi, nie? I do kogo taka mowa jest, nie? To jest tak, by ktoś był po prostu niedorozwinięty. No i jest oczywiste, nie? Nie wkładaj ręki do ognia, bo się oparzysz, nie? I Pan Bóg takie coś w dodatku mówi. Że wybierz życie. Co powinno być dla nas logiczne, no, że jak mamy do wyboru życie i śmierć, no to my chcemy wybrać życie, nie? No ale to się z czymś wiąże. Wybranie życia wiąże się z tym, że my przyjmujemy zasady Boże. Tu chodziło właśnie to, że musimy przyjąć Boże zasady. Nie możemy na swoich zasadach wejść do Królestwa Bożego. Zasady są określone. Słowo Boże wyraźnie mówi, w szczególności na przykład objawienie. Przepraszam, kto znajdzie się w Królestwie Bożym? W Nowym Testamencie w szczególności możemy poczytać sobie, jakie są zasady wejścia do Królestwa Bożego, że po pierwsze to trzeba się na nowo narodzić. To się wiąże ze zbawieniem, prawda? Aby otrzymać zbawienie, my musimy mieć w sercu właśnie poszukiwanie Pana Boga. My musimy chcieć Go odnaleźć. Jeżeli nie chcemy Go odnaleźć, no to Pan Bóg nie wyskoczy, prawda, zza rogu i tutaj jestem, nie? To tak nie działa. Pan Bóg się nigdy nie narzucał człowiekowi, nigdy. Bo Pan Bóg nie skonstruował robotów. I to jest też taki klucz do zrozumienia pewnych rzeczy, bo wielu ludzi oskarża Pana Boga o to, o to, o tamto. No ale gdyby wiele rzeczy nie działo się, no to my byśmy nie mieli. Więc jeżeli chcesz odnaleźć prawdziwego Boga i dosłownie wręcz poczuć Jego działanie na swojej skórze, w swoim życiu, to w Twoim sercu musi być właśnie chęć, aby Go znaleźć. Nie mam dla Was żadnego złotego środka, dzięki któremu na przykład jeszcze dzisiaj, albo jutro, albo już za tydzień dostąpicie zbawienia, poznając prawdziwego Boga. Kochani, nie mam dla Was złotego środka. Tak jak to mają w zwyczaju jacyś tam
teologiczni fachowcy, zwani zaszczytnymi tytułami pastorów, księdzów i innych takich ludzi mądrych, którzy to mają nawet gotowe modlitwy o zbawienie, albo o cud, albo o coś tam, albo o coś tam. Że jak klepniecie, to się stanie. No nie, kochani, tak nie jest. Więc nie mam na to złotego środka. Dziękuję Bogu, że w moim życiu to się stało, co się stało. Dziękuję, że Pan Bóg na kogoś takiego jak ja zwrócił swoją uwagę. Bo moje czyny, to co ja robiłem, kochani, to było bardzo, bardzo dalekie od podobania się Panu Bogu. Ale odkąd pamiętam, już od najmłodszych lat, gdzieś w środku, w sobie, tam głęboko miałem chęć poznania właśnie Pana Boga. Tej istoty, którą mi przedstawiano jako Bóg, prawda? To już się zaczęło w Kościele katolickim. Już jako młody chłopak, już zacząłem myśleć, rozmyślać o Panu Bogu. Natomiast no, nie znałem Go. Niestety. Nie może znać Go, kochani, ktoś, kto chodzi w ciemności, nie może znać Go ktoś, kto nie jest zbawiony. Po prostu nie może Go znać. Możesz o Nim słyszeć. Ty możesz o Nim słyszeć. Różne historie. Ty możesz całą Biblię przeczytać 500 razy. I ty będziesz wiedział, co jest o Nim napisane, ale ty Go nie będziesz znać. To jest różnica, moi drodzy. Taki przykład czasem daję, że jakaś jest sławna osobistość, powiedzmy jakiś aktor, którego wszyscy znają. Ale to oni go znają, on ich nie zna. I oni go, kochani, znają tyle, co go widzą w telewizji albo o nim przeczytają. Natomiast nie osobiście. A gdyby doszło do spotkania, no to oni powiedzą, ja wszystko o tobie wiem, człowieku. Ja wiem, o której ty spać chodzisz, o której ty wstajesz, jakiego ty mydła używasz, jakiej firmy. Jakim ty się grzebieniem czeszesz, ja wszystko o tobie wiem, jakie potrawy lubisz. Ale ten człowiek powie, ale ja cię nie znam, człowieku, o czym ty mówisz. Także to jest to. Więc można o kimś dużo wiedzieć, ale niekoniecznie tego człowieka znać osobiście. I ludzie niezbawieni nie znają Pana Boga osobiście. Nie znają. Ale mówię na swoim przykładzie, że mimo tego, że jakieś podłe czyny się robiło w życiu, to w środku była chęć poszukiwania Boga i znalezienia Go. Była chęć. Ja robiłem też różne rzeczy takie religijne, aby poznać Pana Boga, prawda? Interesowałem się różnymi religiami. Chciałem znaleźć miejsce, w którym jest Pan Bóg. Tak też trafiłem z kościoła katolickiego do kościoła Świadków Jehowy. Potem jeszcze w inne miejsce trafiłem, ale to już po narodzeniu się na nowo. I Pan Bóg wyciągał mnie z tych miejsc. Natomiast wszędzie w tych miejscach, gdzie byłem, poszukiwałem prawdziwego Boga, takiego, którego wizerunek ze Słowa Bożego zgadzałby się z Jego prawdziwym wizerunkiem, a nie z jakimiś kłamstwami, że organizacja jakaś przedstawia Wam Pana Boga w krzywym zwierciadle, bo tak jest w większości, prawda? Tak więc, moi drodzy, ten werset przeczytajcie sobie kilka razy, jeżeli jest taka potrzeba, i zrozumcie jego sens. I zrozumcie jego moc. Kiedy Pan Bóg da się nam odnaleźć? Kiedy będziemy go szukać całym swoim sercem? Czyli, moi drodzy, w moim przypadku, żeby
troszkę nakreślę to, jak to było u mnie, żebyście nie myśleli, że wy musicie całe dnie spędzać na kolanach i dopiero wtedy Pan Bóg się pochyli nad wami i powie: o, ten tak cierpi, to już go kolana chyba bolą, to dość tego, zlituje się nad nim. No być może i tak być, no to wszystko zależy od Pana Boga, ale kochani, w moim przypadku to było, to tak raczej nie wyglądało. To były takie powroty i ucieczki od poszukiwania Pana Boga. Wpadałem w takie złe ciągi, że tak powiem, czynienia złych rzeczy, a potem w jakiś sposób znowuż zaczynałem szukać Pana Boga, prawda? W przypadku Świadków Jehowy odszedłem z tej organizacji, ale potem po jakimś czasie chciałem tam wrócić. Chciałem wrócić, bo brakowało mi właśnie religii, zwyczajnie religii, w takim sensie, że chciałem służyć Panu Bogu, prawda? Chciałem, no myślałem, że to, co się tam robi, to jest dobre, to się Bogu podoba, prawda? Więc chciałem wrócić, chciałem się poprawić. Natomiast no, Pan Bóg widział, co ja już wyczyniam później i w ogóle, co się ze mną dzieje. To jest długa historia, nie na ten film. I kiedy wróciłem do Świadków Jehowy, poszedłem po drugiej, znaczy wróciłem, to jest duże słowo, poszedłem na zebranie, tak powiem, gdzie oczywiście jako osoba wykluczona byłem piętnowany. Taki to się tak nazywa, ostracyzm fachowo. Byłem piętnowany. Nie wszyscy, którzy wiedzieli, bo byłem w innej miejscowości, nie wszyscy wiedzieli, że ja odszedłem. Jestem tak zwanym odstępcą, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. To wielu z nich podało mi rękę na tym zebraniu, prawda? No ale całe szczęście Pan Bóg widział, że ja znowuż wracam tam, gdzie nie chciał widocznie, żebym wrócił, więc już nie pozwolił mi tam więcej pójść. I niedługi czas właśnie po tym, jak chciałem wrócić do organizacji Świadków Jehowy, stał się właśnie ten cud w moim życiu, kiedy zostałem narodzony na nowo. I tu nie wynikało nic ode mnie, tu się Pan Bóg zlitował. Ja to tak widzę, że wziął pod uwagę mój całokształt, prawda, zbadał moje serce i stwierdził, że to jest ten czas, ponieważ on tak uznał. A czas, w którym Pan Bóg coś robi, kochani, jest zawsze idealny. Bo my byśmy po swojemu pewne rzeczy zrobili wcześniej, później lub w bardzo nieodpowiednim czasie. Natomiast Pan Bóg dokonuje swoje decyzje podejmuje w jak najlepszym czasie. I to był ten czas, w którym Pan Bóg uznał, że to jest ten czas. I na moje ludzkie i wasze ludzkie postrzeganie, na nasze ludzkie postrzeganie, to zobaczcie, ile lat musiało minąć po mojemu, długich lat, no bo lata nam się ciągną, ile lat ja musiałem szukać Pan Boga, ile ja musiałem przejść i w ilu miejscach musiałem być, aby to nastąpiło, że Pan Bóg postanowił w końcu się zlitować, bo to jest litość, kochani, nad nami, nie? Ile minęło lat? Przecież Pan Bóg mógłby to zrobić już za pierwszym razem, kiedy poszedłem i wstąpiłem do organizacji Świadków Jehowy. Mógłby wtedy już uznać, że ten człowiek mnie faktycznie poszukuje, bo tu wyszedł z kościoła katolickiego, bo uznał, że tam mnie nie ma, no to poszedł mnie szukać tu, więc on mnie szuka. Więc już wtedy mógł to Pan zrobić. Pan Bóg zrobić, prawda? Ale widocznie uznał, że to nie jest ten czas, że ja jeszcze parę rzeczy muszę widzieć, doświadczyć, przeżyć, aby na przyszłość na przykład nie zrobić takiej czy takiej głupoty. Bo my ludzie jesteśmy głupi, kochani. Ja jestem głupcem i robię głupie rzeczy
w życiu, jestem zwykłym człowiekiem i dlatego potrzebuję prowadzenia Pana Boga, prowadzenia przez Niego, prawda? Więc no, tak już mamy też, że niektórzy z nas, a ja tak mam, że dopóki czegoś sam na przykład nie doświadczę, to ty mi tego nie wytłumaczysz, nie? I to jest być może głupie, ale no taki mam charakter, że to nieważne, że mama, wujek, tam babcia, ktoś tam coś mówili, nie? Bo przeżyli i uczyli nas, żebyśmy błędu nie popełniali, to ja tak miałem, że ja musiałem sam spróbować, czy to faktycznie tak jest, no bo co tam jakiś tam zgredzik będzie mi mówić, co on wie, nie? On nie jest nowoczesny, nie? On tam jakieś stare głupie rzeczy robił i to jest nieważne, ja muszę doświadczyć, nie? Ja to muszę na własnej skórze odczuć i wiele rzeczy bolesnych, no niestety musiałem odczuć, nie? Bolało to, ale dopiero wtedy się nauczyłem, jak mnie zabolało. Dopiero wtedy. I tak mam. Taki mam głupi charakter, że często nie przyjmuję dobrych rad, dopóki sam się nie przekonam, że to było dobre, nie? Co ktoś mi doradzał. I tak samo jest tutaj, kiedy Pan Bóg mnie prowadzi, chociaż wierzę w to, że robi to w najbardziej łagodny sposób, jaki potrafi, ale i tak ja muszę od czasu do czasu dostać takiego klapsa, żeby się opamiętać, żeby zobaczyć, że to, co robiłem, nie było w tą stronę i lepiej jest słuchać rad Pana Boga, niż polegać na własnym zrozumieniu, na własnym głupim ludzkim myśleniu. Prawda? Czasami tak jest. I czasami takie nauki bolą. Ale my wiemy, że Pan Bóg karci tych, których kocha, upomina, naprowadza. I to może zaboleć. Czasami ten klaps może być mocniejszy. Ale Pan Bóg wie, że ty jesteś takim człowiekiem, któremu należy dać mocniejszego klapsa, aby zrozumiał, bo jak się mu da za słabego klapsa, to on dalej będzie to robić. Nie? No takim ja jestem akurat człowiekiem. I przyznaję się, i to jest też ważne, pamiętajcie, że należy się przyznać przed Panem Bogiem, że to On jest mądry, a ja jestem po prostu głupi. Bo no tak jest, no niestety. Ja nie chcę nikogo z Was oczywiście obrażać, bo ktoś z Was może się uważać za mądrego. Natomiast ja przed moim Bogiem przyznaję się i czasami mówię tak w modlitwie, że Panie Boże, strzeż mnie przed jakimiś tam rzeczami na przykład, które mogę popełnić, bo ja jestem zwykłym głupcem i robię głupie rzeczy. Dlatego no zrób tak, niech mnie zaboli, nie? A jeżeli będzie trzeba, to po prostu niech raczej zginę dzień wcześniej, niż na dzień następny mam popełnić coś, co wykluczy mnie po prostu z możliwości dostąpienia życia wiecznego. Raczej mnie zabij, Panie Boże, dzień wcześniej. I nie dopuść, żebym cokolwiek zrobił takiego, abyś Ty nie mógł mi tego wybaczyć. Tak bardzo, kochani, polegam na mądrości Bożej i tak bardzo zdaję sobie sprawę ze swojej głupoty. Że w taki sposób, oczywiście to jest moja modlitwa, że w taki sposób czasem prowadzę swoją modlitwę. Nie robię tego w każdej modlitwie, ale kiedy tak czuję, to po prostu przypominam o tym Panu Bogu. Ja wiem, że Pan Bóg nie ma sklerozy, ale my wiemy, że jeżeli na czymś nam zależy, to trzeba to powtarzać w naszych modlitwach. Wtedy jest to taki mini dowód, że no na czymś nam mocno zależy. Tak jak mi zależy na życiu wiecznym, dlatego od czasu do czasu się przypominam. Przypominam Panu Bogu o mojej głupocie, o tak powiem.
I żeby przed samym sobą mnie, przede mną mnie strzegł, prawda? Bo sam sobie mogę zrobić krzywdę. Tak więc, no tak to wygląda u mnie. Natomiast, moi drodzy, wracając do szukania jeszcze Pana Boga, każdy z nas, powtarzam to, też czasem jest inny i w inny sposób szuka Pana Boga. Inne ma życie, inny ma charakter, inny robi rzeczy. Jeden jest większym grzesznikiem, drugi jest mniejszym grzesznikiem. Jeden robi bardziej podłe rzeczy, drugi po prostu na przykład uprawia sobie jakieś tam mniejsze grzeszki, ale ważne jest, aby właśnie w sercu mieć poszukiwanie Boga. Bo tak czy siak, to co my zrobiliśmy w życiu, później się nie liczy. Bo to, jeżeli Pan Bóg zlituje się i postanowi nas zbawić, to jest to równoznaczne z tym, że wybaczył nam wcześniejsze rzeczy. Inaczej nie może być. To nie jest tak, że ktoś dostępuje zbawienia, ale Pan Bóg w kieszeni ma schowane i kiedyś to wyciągnie przeciwko nam nasze stare grzechy. Nie, bo Słowo Boże mówi, że ty stajesz się nowym stworzeniem. Swoją naturę starą pozostawiasz. To jest po prostu tak, jakbyś stawał się kimś innym z natury. To nie jest tak, że ty się będziesz zmuszać do tego, żeby nie grzeszyć po zbawieniu. Nie, bo ty, jak masz nową naturę, to ty z automatu jesteś inny. Masz inne priorytety, inne wartości moralne. I tak to wygląda. Chciałbym, aby wszyscy, którzy szukają Boga, i nie wątpię, że tak jest, ale ja na przykład chciałbym, żeby to było już teraz, nagle, nie? Żeby wszyscy odnaleźli tego prawdziwego Boga, bo ja nie mogę zbadać czyjegoś serca, a na przykład spotkałem w moim życiu osoby, które wydawały mi się, że są bardzo mocno gorliwe ze względu na swoją właśnie wiarę w Boga, ze względu na to, co robiły dla Pana Boga, czyli no te rzeczy religijne takie. A jednak te osoby nadal nie są zbawione. Nadal chodzą tak, jak chodziły, robią te rzeczy, które robiły i nie są zbawione. Żyją w kłamstwie. I nie idzie ich przekonać, przypuszczam, do... Nie posłuchałyby na przykład mnie, kiedy ja bym powiedział: słuchaj, co się u mnie wydarzyło w życiu, dostąpiłem zbawienia, jest takie zjawisko i tak dalej. Kiedy ja bym zaczął opowiadać to temu człowiekowi religijnemu, to on by mnie uznał po prostu, no, że odbiło jarkowi, nie? A tym bardziej, gdybym nawiązał taką rozmowę ze Świadkiem Jehowy, no to co mądrego może mu mieć do powiedzenia odstępca, czy wykluczony, czy ktoś, kto po prostu odszedł od ich świętej organizacji? No co może mieć do powiedzenia? No nic, prawda? Bo jest innowiercą, nie wierzy w to, co oni, nie? Więc nawet, przypuszczam, nie podjąłby taki człowiek ze mną dyskusji. Także no jest to smutne, ale jak widać, no to musi wyjść samo z człowieka. Nie. Tam się musi coś stać i muszą zajść pewne, ja tak to widzę, okoliczności. Musi upłynąć odpowiedni czas, odpowiednie rzeczy muszą się wydarzyć w życiu tego człowieka, aby Pan Bóg uznał, że to jest ten moment. Bo inny jest moment dla ciebie, inny dla ciebie, a inny był dla mnie. Prawda? Ty zostaniesz wcześniej zbawiony, ty zostaniesz później zbawiony.
Co nie jest tutaj, żeby ktoś źle nie zrozumiał, że to nie jest dla wszystkich z automatu, bo to nie jest tak, że my się rodzimy z jakimś licencją na zbawienie, tylko że zbawienie przyjdzie prędzej czy później. To tak nie działa. To też tak nie działa. Pozbawienie, kochani, może o zbawienie, może upomnieć się każdy i poprosić. Upomnieć się, to tak może trochę za ostro powiedziałem, może brzydko, ale poprosić o zbawienie może każdy i sięgnąć po zbawienie może każdy. Każdy, bo zbawienie jest dla każdego, ale nie jest dawane nam przy narodzinach z automatu. To nie jest tak. My wiemy, że będą ludzie zbawieni i ludzie niezbawieni. Nie każdy zostanie zbawiony. I ja niestety ubolewam nad ludźmi, którzy właśnie są mocno religijni, zdawałoby się mocno wierzący, a nie są nadal zbawiani przez Pana Boga. Ubolewam. I w szczególności mam taką jedną osobę na myśli. Nie powiem, o kogo mi się rozchodzi, ale jestem przekonany, że ta osoba jest osobą, która no, mimo tego, że nie jest zbawiona, to jest w stanie zrobić bardzo wiele dla Pana Boga i robi bardzo wiele dla Pana Boga, tak to się o sobie też wydaje. Jest to, tyle powiem, że jest to świadek Jehowy. Jest to świadek Jehowy, ale jest nadzwyczaj gorliwy, kochani. Ja w tym człowieku widzę dobro i do tej pory ubolewam, że przez lata, które znam tego człowieka, ten człowiek nadal nie jest zbawiony. To znaczy długo nie widziałem się z tym człowiekiem, więc nie wiem, co się tam wydarzyło. Być może został zbawiony, na to liczę i chciałbym w przyszłości, o ile oczywiście ja dostąpię życia wiecznego, o ile wytrwam przy Panu Bogu w mojej wierze, w wierze Pana Jezusa, tak powiem, nie w mojej, tylko w wierze Pana Jezusa, to chciałbym się z tym człowiekiem kiedyś spotkać. Chciałbym, żeby akurat ten człowiek żył. No ale to jest mój ludzki osąd. To jest mój ludzki osąd. A ja no, w serce tego człowieka nie wejdę. Więc to Pan Bóg podejmuje decyzję i Pan Bóg osądza na podstawie tego właśnie, co my mamy w sobie, tej prawdy, której zwykły człowiek nie dojrzy. Nie? Tam są ukryte w nas, wewnątrz, prawdziwe pobudki, prawdziwe wartości, te uczucia. I od tego właśnie według mnie bardzo, bardzo wiele zależy. Bardzo wiele. Tak więc, moi drodzy, wszystkim Wam polecam szukanie Pana Boga. Miejcie w sercach chęć poznania Go. Czytajcie Słowo Boże. Tak jak powiedziałem, nie mam dla Was złotej rady. Dla siebie samego, dla siebie sprzed lat, jaki byłem człowiekiem, miałbym parę rad, ale wiem, że człowiekiem, którym byłem, to nie przyjąłbym po prostu tych rad, które bym teraz sam sobie dał. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. I tu jest znowuż taki paradoks. Czy jakby to bardziej poprawnie określić. To jest właśnie pewien taki fenomen, że teraz dla mnie z punktu widzenia, jakim jestem, z tego punktu widzenia osoby nawróconej, zbawionej, nowonarodzonej,
to w zasadzie jest proste, bo osiągnięcie zbawienia. To jest proste dla mnie teraz, bo wiem, co należałoby czynić, prawda, aby zwrócić uwagę Pana Boga na siebie. A w zasadzie to, kochani, wystarczy po prostu modlitwa. Nie? Tylko że wtedy te moje modlitwy to były takie, że ja nie bardzo wiedziałem, czy Pan Bóg tego słucha, nie? I czy On faktycznie słyszy, co ja mówię. Czy gdzieś to tam w próżni nie leci, nie? Natomiast teraz stuprocentowo wiem, że to, co ja mówię, dociera do Pana Boga i zauważam w moim życiu, że Pan Bóg żywo, żywo podkreślam, na to reaguje. Nie? Tak więc, no, z tym naszym zbawieniem to jest rzecz, kochani, wspaniała, dziwna, cudowna, zaskakująca i dla tych, którzy osiągną zbawienie, fenomenalna, fenomenalna sprawa to jest. Później ta przemiana, dostrzeganie prawd Bożych, rozumienie Słowa Bożego, a przede wszystkim dowiadujemy się, kim jest Pan Bóg, czego oczekuje od nas, czy oczekuje od nas, żebyśmy siadali, wstawali, klepali jedno i to samo, czy oczekuje od nas innych rzeczy, prawda, czego wymaga i tak dalej. My się dowiadujemy później już sami ze Słowa Bożego, czytając lub słuchając ludzi, którzy narodzili się na nowo i idą dobrą drogą, prawda. Tak się te rzeczy mają. Jest to wspaniałe. Wszystkim Wam, kochani, życzę, aby każdy z Was mógł doświadczyć tego, czego ja doświadczyłem. No niestety nie dam Wam dobrej rady, bo no, rady, które ja Wam mogę dać, no to są rady moje, nie? Co ja bym na przykład zrobił, aby osiągnąć zbawienie, bo tak jak mówię, to wszystko musi być w sercu, nie? Ta chęć poznania Pana Boga musi być w sercu. Przede wszystkim. Nie? Ktoś, kto chce żyć sam, bo jest mądry, bo skończył studia jakieś tam i on niczego nie potrzebuje, bo on do wszystkiego doszedł własnymi rękami i nikt mu nie będzie o Bogu mówił, no to kochani, o czym my tu mówimy? Jak taki człowiek ma znaleźć Boga? Jak? Kiedy on zwyczajnie nie chce. W środku człowieku musi być choć odrobina chęci właśnie poznania Pana Boga. Bo różnie to w naszym życiu jest. Diabeł też tak sprawia i potrafi sprawić, że człowiek jest zły na Boga. Bo diabeł przedstawia Pana Boga w naszych oczach w złym świetle. Że to wina Boga, że zabrał ci z rodziny tego. Że to wina Pana Boga, że zachorowałeś. Że to wina Pana Boga, że ci się nie powodzi. Że to wina Pana Boga, że cię zwolnili z pracy. I tak dalej, i tak dalej. Potem taki człowiek jest zły na Boga za rzeczy, które są winą diabła. Więc no, wydawałoby się, że człowiek, który nienawidzi Boga, nigdy go nie znajdzie. To też nie jest prawda tak do końca. Bo ten człowiek jest okłamany, ale jeżeli gdzieś tam w sercu on ma właśnie ten taki zalążek, to światełko, które mówi mu cały czas, że Pan Bóg jest, to też się może stać cud. Kochani, Pan Bóg nawracał, znaczy nawracał, Pan Bóg dawał się odnaleźć grzesznikom takim, którym to się w głowie nie mieści, że takim ludziom Pan Bóg się daje odnaleźć. Przykładem jestem ja. To mówię Wam od czasu do czasu.
że to jest dla mnie szokujące i zadziwiające, że jeżeli mi Pan Bóg dał się odnaleźć, to wielu, wielu ludziom tym bardziej, kochani. Historii nawróceń jest dużo. To są tak zwane świadectwa. Można sobie posłuchać ludzi, którzy się nawrócili. Ludzi, ale takich mówię, którzy byli przepełnieni złem do cna. Byli źli. Źli, kochani, byli do cna. A jednak Pan Bóg widział w nich ludzi, którzy Go właśnie szukają. I to nie jest tak, jak mówię właśnie, że się chodzi całymi dniami na kolanach, z głową wzniesioną i rękami do nieba i mówi: Panie Boże, ja Cię szukam. Nie. Ja teraz Wam mówię tu o ludziach złych do szpiku kości, którzy robili ludziom złe rzeczy, sobie złe rzeczy, którzy źle o Bogu mówili, którzy czcili diabła nawet. I takich ludzi, takim ludziom Pan Bóg daje się także odnaleźć. Nikt, kochani, nie jest skreślony. Ale wiem, że coś musi być, właśnie jakaś podstawa, coś musi być w tym człowieku, że zobaczcie, że Pan Bóg nad tymi się lituje, a nad tymi nie. Proste, prawda? Niby. Pan Bóg dokonuje wyboru, nie my ludzie, bo jak widzicie, to co ja Wam mówię, że ja to bym na przykład temu i temu dał zbawienie, nie? Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym dał zbawienie, bo ja bym tak osądził, bo ja widzę, co on robi i znam go trochę, nie? Tam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jak widzimy, zbawienie zależy tylko od Pana Boga. Pan Bóg mówi, zlituje się nad kim się zlituje i zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Mówi też w swoim słowie, że pewne rzeczy nie zależą nawet od tego, który sam o to zabiega i który prosi, prawda? Tylko od Pana Boga. Ty możesz prosić, ty możesz chcieć. Natomiast to Pan Bóg zadecyduje, czy właśnie się nad tobą zlitować i się zmiłować. I zapewne w 100%, na pewno, więc mogę powiedzieć na pewno, będzie to decyzja sprawiedliwa i będzie to decyzja podjęta w odpowiednim czasie. Natomiast wszystkim Wam polecam i zachęcam, daję taką radę sam dla siebie, któremu samemu sobie bym dał, żebyście, jeżeli nie jesteście jeszcze zbawieni, nie narodziliście się na nowo, to żebyście po prostu modlili się do Pana Boga o to, aby dał Wam Ducha Świętego. Módlcie się o to. Bo to jest jak najbardziej biblijne. Słowo Boże o tym mówi. Wyraźnie. Nowy Testament, w Ewangeliach jest to napisane. I to mówi Pan Jezus, że wy macie się o to modlić, no bo jeżeli do człowieka przychodzi dziecko, prosi go, prawda, o jedzenie, no to Słowo Boże mówi, że on mu nie da na przykład tam węża, czy kamień, czy co innego złego, nie? Tylko da mu chleb albo bułkę, nie? Albo coś do jedzenia, nie? Więc Słowo Boże mówi, tym bardziej wasz Ojciec, który jest w niebiosach, jeżeli go prosicie, prawda, o Ducha Świętego, czyż wam odmówi, nie? Tylko że, moi drodzy, pamiętajmy, że ta modlitwa musi być szczera z serca i my tego musimy chcieć wewnątrz. To nie jest regułka. Panie Boże, daj mi, bo ja chcę. Nie? Bo będzie fajnie. To nie jest tak. Tam musi być mocne pragnienie. A jeżeli już teraz wiecie, że należy o taką rzecz się modlić, to róbcie to. Ja, będąc, kochani, zbawionym, nie miałem zielonego pojęcia o zjawisku zbawienia. Nie miałem pojęcia o czymś takim,
Nie miałem pojęcia w ogóle o narodzeniu się na nowo. Słyszałem, będąc katolikiem, bo u świadków Jehowy się o tym nie mówi, rzadko takie rzeczy się porusza, jak na przykład zbawienie, albo w ogóle, ja nie pamiętam w ogóle, żeby to o tym się mówiło. U katolików słychać czasem, jak się mówi coś o zbawieniu, że tam, coś tam, prawda, ale nikt tego nie tłumaczy. Co to jest? A to jest, kochani, podstawowa rzecz, podstawowa sprawa. Też podstawa podstaw, zbawienie. Do tego powinien dążyć każdy wierzący człowiek, każdy. Bo o to chodzi, to jest zbawienie zapewnia ci życie wieczne, kochani. Zbawienie ratuje cię przed drugą śmiercią, gdybyś w stanie zbawienia zmarł teraz. Zbawienie ratuje cię przed sądem z uczynków. Nowonarodzenie pozwala ci na wejście do Królestwa Bożego. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego, jeśli nie narodzisz się na nowo. To nie są moje słowa, to są słowa z Pisma Świętego. I to jest podstawa, kochani. Dlatego należy właśnie szukać Pana Boga, aby On uznał, że to jest ten czas i zlitował się i dał wam zbawienie, czego wszystkim wam, kochani, życzę. Więc pamiętajcie o tym wersecie Jeremiasza 29, 13, który wam mówi, że macie szukać i znajdziecie, ale gdy będziecie szukać całym swym sercem. Dziękuję wam wszystkim, moi drodzy, za uwagę. Pozdrawiam was, błogosławię wszystkich. Trzymajcie się i z Panem Bogiem.